Nieco wcześniej, 3 dni przed 8 marca, zarząd oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabienicach zaprosił honorowe krwiodawczynie oraz panie wspierające tę działalność na spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W miłej atmosferze przy symbolicznej lampce wina, dobrym ciastku i kawie podziękowano przedstawicielkom płci pięknej za zaangażowanie w ratowanie życia potrzebujących. Zwyczajowo podczas spotkania z okazji Święta Płci Pięknej wręczane są odznaczenia, dyplomy i odznaki. Tak było również i w tym roku. Te, można powiedzieć, najwyższej wagi, przyznane przez ministra zdrowia, odznaki były 3. Honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu, tę odznakę wręczono Anecie Łagowskiej, Maria Krasińska i Renata Krysiak otrzymały odznakę za zasługi dla ochrony zdrowia. Poza tym wręczono jeszcze odznakę zasłużony honorowy dawca krwi i medale za zasługi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Były też podziękowania od samorządowców. Starosta Pabiański Krzysztof Habura oraz prezydent miasta Pabianic Grzegorz Mackiewicz przyznali wyróżnienia w postaci pamiątkowych plakiet. Te wyróżnienia wręczyli członek zarządu powiatu Robert Kraska i wiceprezydent Pabianic Marek Gryglewski. Po tym były życzenia dla kobiet, złożył je zarówno Andrzej Chałupka, jak i przedstawiciele samorządu, wręczając paniom symboliczne tulipany i tabliczki czekolady. A za naszym pośrednictwem prezes Andrzej Chałupka przekazał życzenia tym paniom, które nie mogły usłyszeć ich osobiście. Wszystkim paniom, które działają na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, które honorowo oddają krew, które nas wspierają, życzymy wszystkiego najlepszego, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia. A szczególnie życzymy im, żeby ten dzień był nie tylko obchodzony 8 marca, żeby był przez 365 dni w roku. W pabieńskim środowisku krwiodawców mniejszą część stanowią kobiety, ale nie mniej istotną niż panowie, podkreśla Andrzej Chałupka. W Pabieńcach, w powiecie pabieńskim, około 20% to są panie, które oddają honorowo krew. Największy odsetek jest oczywiście wśród młodych dam, które chodzą do szkoły i są krwiodawczyniami, ale mamy między innymi tu na sali takie panie, które mają powyżej 50 litrów oddanej krwi. Dla wszystkich krwiodawczyń, wszyscy mężczyźni obecni na spotkaniu zaintonowali symboliczne 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet odbyło się niespełna tydzień po zjeździe sprawozdawczo-wyborczym Pabieńskiego Oddziału PCK. Była więc okazja do przedstawienia zgromadzonym nowo wybranych władz Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabieńcach na kadencję 2020-2024. Prezesem wybrano Andrzeja Chałupkę, funkcję wiceprezesa powierzono Przemysławowi Ludwisiakowi, a skarbnika Annie Boik. Członkami zarządu zostali Anna Kurkowska i Szymon Wachulec. Rejonowa Komisja Rewizyjna będzie pracowała w składzie Agnieszka Urlik, przewodnicząca, a Izabela Czestkowska i Ewelina Gajda zostały jej członkami. Z pozoru były to proste ćwiczenia, jednakże wymagały zwinności, wytrzymałości i dobrej koordynacji ruchowej. Ale jak było widać, uczestnicy z zadaniami treningowymi prowadzonymi przez sierżant sztabową Martę Mysur, policyjną instruktorkę, a także mistrzynię Polski służb mundurowych w kickboxingu, a prywatnie mistrzynię świata w taekwondo, dobrze sobie radzili. Przede wszystkim zajęcia są skupione na umiejętności zachowania w sytuacjach zagrożenia, propagowania sztuk walki, czyli przede wszystkim sztuki walki stójkowej, kickboxingu, czy elementów walki wręcz. No i pojawiają się także i będą się pojawiały elementy walki w parterze, umiejętności wyjścia z poszczególnych sytuacji zagrożenia, więc myślę, że samych potrzebnych rzeczy, gdzie młodzi ludzie mogą spożytkować swoją energię i na pewno wynieść wiele cennego doświadczenia. W zajęciach treningowych, które odbyły się w zespole szkół nr 2, uczestniczyli głównie jego uczniowie, ale również zespoł szkół nr 1. Na macie można było zobaczyć także osoby dorosłe, będące pasjonatami różnych sztuk walki, bo to właśnie do młodzieży powyżej 16 roku życia, studentów i osób interesujących się sztukami walki adresowany jest projekt Plan Gliniarz, w ramach którego odbywają się takie zajęcia treningowe. Projekt jest naszym autorskim projektem Policji Województwa Łódzkiego i nosi on nazwę Plan Gliniarz.
Jest to już druga edycja w Pabianicach, więc mam nadzieję, że na pewno nie ostatnia. Rozszerzyliśmy w tym roku nasze możliwości o to, aby mógł w nim uczestniczyć każdy, kto pasjonuje się sztukami walki, kto je trenuje, bądź kto kiedykolwiek chciałby nawet zacząć to robić, więc ma taką szansę spróbować swoich sił na naszym treningu. Będziemy jeszcze w różnych miejscach województwa łódzkiego, także zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej. Można polubić na Facebooku Zostań łódzkim policjantem i tam są wszystkie szczegóły, kiedy i o której, gdzie można nas spotkać. Pabianice były drugim miastem na mapie realizowanego projektu. Pierwsze zajęcia odbyły się pod koniec lutego w Bełchatowie. Kolejne zaplanowano w 11 miastach w naszym województwie. Ich celem jest możliwość poznania różnorakich sztuk walki, wymiana doświadczeń, jak również promowanie służby w policji jako atrakcyjnej oferty na rynku pracy. Na pewno przede wszystkim, żeby pokazać młodzieży, która dzisiaj z nami jest, że jest wiele ścieżek i rozwiązań aktywności fizycznej. Oczywiście wyzbycia się tej niepożądanej agresji to jest forma, która może być zachęcająca dla takich uczniów do spędzenia chociażby czasu wolnego czy przyjścia nasze szeregi do służby w policji. Tak? Chcemy pokazać też to, że policjanci są sprawni. Realizujemy ten projekt właśnie też po to, żeby przybliżyć i wymienić doświadczenia tych uczniów, poznać nowych ludzi, poznać ich zainteresowania. Oni poznają nas, funkcjonariuszy, nasze pasje. Poprzez właśnie sztuki walki możemy tak jakby znaleźć te wspólne nasze owoce i wnioski. Cały cykl spotkań zakończy się w czerwcu. Finał projektu, jak przyznała Marta Mysur, to wielka niespodzianka, dlatego warto uczestniczyć we wszystkich treningach. Pabianiczanie z wypożyczalni roweru publicznego korzystają już przeszło rok. 22 listopada 2019 roku, kiedy minął dokładnie rok od uruchomienia wojewódzkiego roweru, pojawiły się statystyki mówiące o zainteresowaniu mieszkańców jazdą jednośladem. Wynika z nich, że w naszym mieście ilość wypożyczeń wyniosła 16,9%, a dniem największej aktywności w 2019 roku był poniedziałek, co dało blisko 17,5%. Natomiast dzienny rekord wypożyczeń to 5 czerwca, kiedy było ich aż 275. Najpopularniejsze stacje w Pabianicach w pierwszym roku funkcjonowania projektu to ta znajdująca się przy zbiegu ulic Waltera Jankiego i Nawrockiego, Grota Roweckiego i Nawrockiego oraz Kilińskiego Zamkowej. Przypomnijmy, w ramach projektu Rowerowe Łódzkie na terenie miasta znajduje się 14 stacji, na których ulokowane są 122 rowery. Po 10 jednośladów znajduje się na 4 stacjach, a do kolejnych 8 stacji przypisano po 8 rowerów. Teraz pojawia się okazja, żeby dostawić kolejną mobilną 15 stację. Taka możliwość przysługuje miastu w ramach projektu Rowerowe Łódzkie. Będzie się ona składała z 5 stojaków, ale nie będzie wyposażona w totem informacyjny. Warunkiem lokalizacji jest posiadanie przez miasto prawa do dysponowania takim terenem. Gdzie przydałaby się taka stacja i dlaczego? Oto Pabianiczan korzystających z roweru publicznego pyta Urząd Miejski na platformie e-pabianice.pl. Aby móc dodać komentarz, czyli wskazać miejsce wraz z jego uzasadnieniem, należy się zalogować. Obecnie jest ponad 20 propozycji i dotyczą różnych części naszego miasta. Nowa stacja powinna się pojawić na granicy miasta przy skrzyżowaniu ulic Południowa, Graniczna i Borowa, ponieważ w tym miejscu jest coraz więcej domów, a nie ma żadnej komunikacji miejskiej, proponuje jeden z internautów. Kolejne pomysły ustawienia stacji to osiedle Bugaj, na przykład przy krańcówce autobusowej na ulicy Waltera Jankiego 20 stycznia. Kilka osób proponuje również krańcówkę w drugiej części miasta, czyli Klimkowiznę oraz ogólnie osiedle Zatorze, ponieważ jak czytamy w argumentacjach, w tamtych rejonach nie ma żadnej stacji roweru publicznego. Mieszkańcy wskazali do tej pory również róg ulic Orlej i Cichej, miejsce przy ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków, jak również lokalizację przy skrzyżowaniach ulic Bugaj i Grota Roweckiego oraz Partyzanckiej i Konstantynowskiej. Pomysły na ulokowanie 15 mobilnej stacji roweru publicznego można zgłaszać jeszcze przez 24 dni do 29 marca. W Muzeum Miasta Pabianic można było obejrzeć już kilka wystaw, które powstały w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 3 z nich dotarły do naszej placówki w 2017 roku. Jako pierwszą zaprezentowano tę o nazwie Witamy w Nanoświecie, której celem było przybliżenie młodzieży współczesnej nauki oraz przełamanie oporów, w szczególności przed naukami ścisłymi.
Kilka miesięcy później, pod koniec maja, do muzeum zawitała wystawa pod nazwą Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych, obrazująca zmiany, jakie zachodziły w technice obserwacji nieba, od prostych urządzeń obserwacyjnych po cuda współczesnej techniki. W grudniu 2017 roku z Krakowa przyjechała interaktywna ekspozycja zatytułowana Doświadczalnia z dziedziny fizyki i matematyki, a czwartą, jaką Pabieńczanie mogli oglądać, to wystawa Świat zmysłów, której otwarcie miało miejsce w maju ubiegłego roku. Samoobsługowe modele umożliwiały widzom przeprowadzanie prostych eksperymentów i poznanie tajemnic funkcjonowania narządów słuchu, wzroku, powonienia i dotyku. Teraz Muzeum Miasta Pabianic zaprasza do zwiedzania piątej ekspozycji zatytułowanej Wszystko jest liczbą. Jej otwarcie nastąpi w czwartek 12 marca o godzinie 11.30. Składa się ona z 35 stanowisk, na których zwiedzający będą mogli wykonać około 60 doświadczeń, które pokażą im, że matematyka jest wokół nas, bo przecież wszystko jest liczbą, jak brzmi tytuł wystawy, o czym będą mogli się przekonać, wykonując samodzielnie doświadczenia. Liczby, figury towarzyszą w różnych dziedzinach nauki, sztuki, muzyki i przyrody. Ekspozycja ta jest również bardzo dobrym uzupełnieniem programu realizowanego w lekcjach i dzięki różnego rodzaju grom, puzzlom, specjalistycznym urządzeniom ten świat, niekiedy trudny dla niektórych, postaramy się w jak najprostszy sposób przybliżyć. Zapraszamy serdecznie. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie to podstawowe działania matematyczne. Ekspozycja pokazuje, że obliczenia te możemy wykonywać w różny sposób, na przykład używając suwaka logarytmicznego. Ważną umiejętnością jest też możliwość zapisywania liczby. Dawniej najszybszym sposobem było rysowanie lub nacinanie kresek, jednak przy dużych wartościach taki system nie sprawdzał się. Przełomem okazał się system pozycyjny, taki jak używany przez nas system dziesiętny czy dwójkowy. Na geometrycznej części wystawy zaprezentowane będą m.in. takie zagadnienia jak geometria rzutowa, matematyka w kartografii oraz twierdzenie Pitagorasa. Autorem scenariusza i kuratorem wystawy jest dr Maciej Kluza z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspozycja w Pabieńskim Muzeum czynna będzie do 18 lipca. W środowym infofleszu mówiliśmy o zawodach koszykarzy szkół średnich w ramach rozgrywek licaliady rozgrywanych systemem każdy z każdym. W rywalizacji wzięło udział 5 drużyn i w pierwszej fazie rozegrano 5 spotkań. Po pierwszym dniu zawodów wiadomo już było, że w meczu o pierwsze miejsce, tak jak rok temu, walczyć będą drużyny zespołu szkół nr 2 i drugiego liceum. Zanim jednak doszło do tego finałowego starcia, rozegrano 4 inne spotkania, w których koszykarze zespołu szkół nr 1 pokonali rywali z zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie 31-26. Widzew przegrał również mecz z drugim liceum 15-42. Zespół szkół nr 2 pokonał pierwsze liceum 59-30, a w drugim swoim meczu licealiści z jedynki zwyciężyli w pojedynku z zespołem szkół nr 1 47-43. Po tych meczach, aby ustalić kolejność drużyn na miejscach 3-5, trzeba było posłużyć się tak zwaną małą tabelą, ponieważ pierwsze liceum, Widzew i zespół szkół nr 1 miały na koncie po jednej wygranej. W dalszej kolejności porównano liczbę małych punktów w stosunku zdobyte do straconych i tu okazało się, że pierwsze liceum miało ujemny bilans, minus 2, a zespół szkół nr 1 i Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie 1 punkt na plusie. W ten sposób koszykarze pierwszego ogólniaka wylądowali na miejscu 5. O tym, która z drużyn zajmie miejsce 3 i 4, zdecydował bezpośredni pojedynek zespołu szkół nr 1 i Widzewa, a ten wygrali koszykarze Mechanika i to oni stanęli na najniższym stopniu podium. A co do meczu na szczycie, Elektryk bronił mistrzowskiego tytułu wywalczonego przed rokiem, kiedy to pokonał drugie liceum w finałowym pojedynku. W tegorocznym starciu tych drużyn niemal przez cały czas meczu kwestia zwycięstwa była otwarta, choć zawsze o przysłowiowy krok w przodzie byli koszykarze zespołu szkół nr 2. Pierwszą kwartę wygrali 11-6, a do przerwy prowadzili różnicą 7 punktów 26-19. W trzeciej kwarcie wygranej 16-14 powiększyli dorobek o kolejne 2 punkty. W czwartej odsłonie koszykarze drugiego liceum próbowali gonić przeciwników, ale udało im się jedynie odrobić 2 punkty.
Zespół szkół nr 2 pokonał drugi liceum 51-44 i powtórnie sięgnął po Puchar Mistrza Powiatu Pabianickiego. Najlepszym koszykarzem zawodu wybrano Dawida Wisławskiego z Elektryka, który można powiedzieć na zakończenie edukacji w zespole szkół nr 2 jest w klasie maturalnej, otrzymał pamiątkową statuetkę. Drużyna naszych mistrzów będzie bronić barw powiatu w półfinale wojewódzkim, który rozegrany zostanie w Zgierzu 13 marca. Pierwszy mecz rundy play-off koszykarki Grodd-Tomic Pabianice rozegrały z rezerwami Arki Gdynia. Można powiedzieć, że z góry było wiadomo, że osłabione plagą kontuzji podopieczne Sylwii Wlaślak nie będą faworytkami tego meczu. To się potwierdziło na parkiecie. Do Gdyni nasz zespół pojechał w zaledwie 8-osobowym składzie. Trener gospodyń miał do dyspozycji 12 zawodniczek. Pierwsze punkty w meczu zdobyła Natalia Danych. Było 2-0 dla Grota, ale było to jednocześnie pierwsze i ostatnie prowadzenie w tym pojedynku. Gdynianki zaczęły punktować i systematycznie oddalać się od przeciwniczek. Pierwszą kwartę zakończyły 16-punktowym prowadzeniem 32-16. Drugą odsłonę Pabianiczanki przegrały, co prawda tylko różnicą 4 oczek, ale gospodynie zakończyły pierwszą połowę z wynikiem 52-32, a więc 20-punktową przewagą. Niemal taką samą różnicą, bo 19-punktową zakończyła się druga połowa tego spotkania. Trzecią kwartę Gdynianki wygrały 29-13, a czwartą 16-13. Arka pokonała w Gdyni Grodd-Tomic 97-58. Rewanżowe spotkanie odbędzie się w niedzielę 8 marca o godzinie 17:15 w powiatowej hali sportowej. Realnie patrząc, będzie to ostatni mecz rozegrany przez podopieczne Sylwii Wlaślak w tym obfitującym w kontuzję naszych zawodniczek sezonie.